Wielki trener, skromny człowiek, wycofany, ale pomimo tego wtedy, kiedy był potrzebny, zawsze był obecny. Ja myślę, że ten memoriał, który dzisiaj rozpoczyna, wie, że swoją długą historię w Bydgoszczy, będzie przypominał o tym człowieku, który przez tyle lat swojej pracy potrafił zawsze znaleźć perełki lekkoatletyczne, który potrafił zawsze w tym momencie, w którym należało być dynamiczny, mocny, wtedy, kiedy trzeba było się wycofać, też się wycofywał. Człowiek, który zawsze stał w takim miejscu, w którym w danym momencie należało być. Ja zaczynałem z nim karierę jako młody człowiek, młody sportowiec, a on jako młody trener. Myśmy szli jedną drogą, on kończył karierę sportową, ja dopiero ją zaczynałem. Wszystkiego się uczyliśmy. Właściwie wszystko było pewnym eksperymentem. Dużo porażek, trochę sukcesów, jak w sporcie, zawsze tak jest. No a później to już kolejne osoby, Artur Kochutek, no i teraz Adrian Nasułek, którą on odnalazł, on wychował. I on od samego początku mi mówił: Sebastian, to jest dziewczyna, która może stanąć na podium olimpijskim. Wierzę, że tak będzie. To był człowiek, który nie wywoływał niepotrzebnych emocji, który wprowadzał spokój w życiu i w sporcie, i w treningu. Pracować ze sportowcami, tymi, którzy osiągają sukcesy, łatwo nie jest, bo to z reguły są trudne charaktery. Wiesiek był trenerem, który był takim panaceum na wszystko. On, tak jak mówiłem wcześniej, wiedział, kiedy wprowadzić spokój, wiedział, kiedy powinien być bardziej agresywny. Był taką osobą, która dawała pewność przede wszystkim. Mi wtedy, kiedy miałem chwilę zwątpienia, bardzo pomagał. Zresztą wszyscy moi koledzy zawodnicy czy zawodniczki odbierały Wiesława w taki sam sposób. On chyba nigdy nie krzyknął, on chyba nigdy nie pokazał swoich jakichś takich złych, negatywnych emocji. Gdzieś tam wszystko dusił w sobie. Był facetem z klasą. Myślę, że takich teraz nam naprawdę brakuje. Ja w to wierzę. Zresztą po tegorocznym sezonie halowym to nie są, że tak powiem, plany bez podstaw, czy jakieś mrzonki. Myślę, że to już jest realny cel, który oczywiście pod pewnymi warunkami można zrealizować. To byłoby takie chyba podziękowanie za to wszystko. Ale ja wierzę, ja chciałbym, żeby tak nie było. Chciałbym, żeby to on dzisiaj siedział tutaj na trybunach i żeby prowadził Adrian Nasułek po kolejnych stopniach jej kariery. Jest inaczej, życie jest jakie jest. Musimy się z tym wszyscy pogodzić. No, ale wierzę, że to, tak jak mówiłem wcześniej, to będzie początek wielkiej imprezy, która w przyszłości dorówna takim wydarzeniom wielobojowym, które są organizowane w Getis Schriftalans, które mają wielką tradycję i historię, ale dlaczego my nie możemy dzisiaj na tym stadionie tutaj zacząć pisać swojej nowej historii?